Już po raz drugi portal chodzeskijami.pl zorganizował w Sopocie konferencję Nordic Walking. W sali audytoryjnej Europejskiej Szkoły Wyższej zasiedli organizatorzy imprez, trenerzy, instruktorzy, sędziowie oraz entuzjaści chodzenia z kijami z całej Polski. Jako pierwsi swoją prezentację przedstawili panowie z kolegium sędziów Nordic Walking, a wśród nich, jak zawsze perfekcyjnie przygotowany, Paweł Popławski. Reprezentuję kolegium sędziów Nordic Walking i przedstawialiśmy dzisiaj prezentację na temat działań kolegium sędziów Nordic Walking. No właśnie, i dzisiaj mamy konferencję Nordic Walking. Samo to słowo konferencja Nordic Walking świadczy o tym, że jest coraz bardziej popularny ten sport, jeszcze nie sport. No można powiedzieć, że w niektórych kręgach już sport. Tak, jako dyscyplina sportowa. Właśnie, i teraz jeżeli coś jest popularne, to charakteryzuje się tak, raz, że dużą liczbą uczestników, dwa, właśnie takimi konferencjami, szkoleniem trenerów, szkoleniem sędziów, zapotrzebowaniem na tego typu historie. Czy pojawiały się już dowcipy o Nordic Walking? Chyba taki jeden z pierwszych to, że zajęcia dla uczestników mogą być formą jako Nordic Plotking. Czyli niekoniecznie jako forma treningu sportowego, ale jako forma rekreacji, miłego spędzania czasu i można tutaj zastosować Nordic Plotking, tak. Nasza prezentacja dotyczyła historii powstania kolegium, w jakich imprezach uczestniczyliśmy w 2012 roku, czym się zajmujemy jako kolegium, co organizator może od nas uzyskać, co my jako osoby dajemy organizatorowi, jaki sprzęt możemy ze sobą przywieźć, między innymi go dzisiaj tutaj dostarczyliśmy. No i tak w skrócie tyle. Niezwykle ciekawą odmianę Nordic zaprezentowała Ania Szotek z Torunia. Chodzi o Aqua Nordic Walking i zapewniam, że nie jest to zawracanie kijem Wisły. Aniu, przed chwilą prezentowałaś mi kijki do Aqua Nordic Walking. No w ogóle niesamowita historia i powiedz króciutko o tym, czym się te kije charakteryzują. Przede wszystkim są dużo cięższe od tradycyjnych kijów. Mają inny uchwyt z takim uchwytem z trójkątem dodatkowo, który powoduje, że ten kij po prostu dużo lepiej w wodzie pracuje. Gumową końcówkę, taki klocek, który nie rysuje dna. I chodzi o to, żeby... Woda nie wyleciała, żeby dziur nie robić. Dokładnie, tak. Zgadza się. Jeżeli chodzi... Tak, są dużo cięższe niż tradycyjne kije. Przede wszystkim chodzi o to, żeby ten Nordic Walking w wersji lądowej przenieść do wody i tak, też musi być właściwy sprzęt do tego. To jest niesamowity pomysł i w ogóle jak to się stało, jak się ten pomysł urodził, powiedz, jak do tego dochodziłaś i jak frekwencja, jak to się podoba w Toruniu? Znaczy pomysł, ja usłyszałam na kursie instruktorskim, że coś takiego jest, ale nie byli w stanie nam nawet tego pokazać tak naprawdę. I później w momencie, gdy trafiłam na konkurs w zakresie dotacji na otworzenie własnej firmy, wykorzystałam wszystkie te pomysły właśnie z kursu. Czyli wszystkie możliwe formy związane z kijami włączyłam do tego projektu. To o tym Aqua pogadajmy, jak ludzie reagują na to? Robią wielkie oczy pierwsze co, mówią jak w wodzie, pierwsze słyszę. Nie ukrywam, pierwszy nasz, powiedzmy, obecność na basenie wzbudziła wielką sensację. Ludzie zamiast pływać po prostu stali i się gapili jednym słowem. Co oni robią? Dokładnie. Mam 15 par, z tym, że optymalna ilość osób w basenie to jest około 10 osób, żeby ten trening wyglądał dobrze i te osoby ćwiczyły prawidłowo. Woda zalecana głębokość od 1,20 m do 1,35 m, z tym, że nie zawsze da się, powiedzmy, znaleźć taką głębokość w basenie. To modyfikacja następuje, powiedzmy, programu treningowego, żeby dopasować właśnie głębokość wody do kiju. Rozumiem, że jest to oczywiście wszystko dla zdrowia, tak? I co nam to daje? Przede wszystkim o tym, jakie duże aspekty zdrowotne ma chodzenie z kijami, każdy wie. Tutaj dodam tylko tyle, że przez wyporność wody mogą osoby na przykład otyłe dużo lepiej się czują w środowisku wodnym, aniżeli na lądzie. Dużo lepiej im wychodzą te ćwiczenia. Można więcej tych ćwiczeń zrobić, których normalnie nie zrobi po prostu na lądzie. Przy uszkodzeniach jakichś stawowych, przy kontuzjach, ta woda powoduje jednak to, że jest to przyjaźniejsze środowisko do pracy nad mięśniami i do pracy nad własną kondycją. Do pracy nad poprawą kondycji świnoujszczan poprzez uprawianie Nordic Walking zamierza zabrać się kierownik tamtejszego kąpieliska, pani Ewa Tańska.
Jestem organizatorem, typowym organizatorem imprez ze strony ośrodka i powiem szczerze, jeżeli chodzi o doświadczenie w dyscyplinie Nordic Walkingu, niestety go jeszcze nie mam. Nie uprawiam Nordic Walkingu, aczkolwiek staram się na naszej świnoujskiej plaży dać jak największe optymalne warunki dla osób, które uprawiają tę dyscyplinę. Stąd tutaj jestem dzisiaj. Chciałabym się jak najwięcej dowiedzieć, żeby w przyszłości udało się dla środowiska zrobić ciekawe i udane imprezy. Świetna sprawa i teraz jest taka szansa, że powiedzmy, oprócz tego, że Pani się dowie jakiejś sytuacji o logistyce, o organizowaniu tego typu imprez, to również tutaj jest wielu instruktorów i organizatorów. Czy w ten sposób również łapie kontakt, żeby właśnie któregoś na przykład zaprosić do organizacji do Świnoujścia do siebie? Jak najbardziej. My 16 grudnia teraz organizujemy imprezę w Świnoujściu na plaży, pogoń z kijkami za Mikołajem i tutaj między innymi właśnie spotkałam, dlatego przyjechałam tak naprawdę, żeby spotkać się z osobami, które zostały już przeze mnie zaproszone na organizację tej imprezy w ramach zaplecza. Tak? Mamy współpracę z panem Janem Salewskim, który będzie nam tutaj pomiar czasu robił, współpracę z osobami, z panem Krzysiem Walczakiem, tak, jako patronat imprezy i z kilkoma jeszcze osobami, które też widzę. No tu musiałam być po prostu, musiałam zobaczyć te osoby na miejscu, mam chwilę, więc chcemy porozmawiać i myślę, że na przyszłość też te kontakty zaowocują coraz lepszą organizacją imprez, może nowymi imprezami, może jakimś wejściem w cykl imprez, bo tutaj też z panem Krzysztofem rozmawiamy, także no pozytywnie jestem tego nastawiona. A teraz uwaga, uwaga, para buch, koła w ruch, czyli idzie pod Beskidzie, speaker nad speakerami, Marek Para. No witam, Marek Para, moje nazwisko, jestem spod Beskidzie, z samego dołu Polski, słuchajcie, i przyjechałem, bo leży mi na sercu dobro Nordic Walking, tutaj dlatego przyjechałem na tą konferencję, organizowaną przez Portochodze z kijami i osobiście przez pana Krzysztofa Walczaka. Byłem na kilkunastu w tej chwili imprezach w całej Polsce. Jestem z Nordic Walking od 2010 roku poprzez rekordy Marka Sustera, Elżbiety Wojciechowskiej, imprezy Pucharu Polski, imprezy rangi Mistrzostw Polski od 2010 roku, począwszy od Polskiej Federacji Nordic Walking, a skończywszy na Polskim Stowarzyszeniu Nordic Walking. Połączyła ich miłość do kijków. Maszerują po zdrowie z Poznania, resztę powiedzą sami. Powiedzcie mi na pierwsze pytanie, czy co było bardziej stresujące, przedstawianie swojego projektu, czy teraz przed kamerą? Teraz. Świetnie, cieszę się. Dobra, to ja jestem Daniel Kisiel, jestem dziennikarzem, bardzo proszę, żebyście wy się przedstawili. Witam serdecznie, Marcin Schulz, instruktor Nordic Walking oraz fizjoterapeuta grupy Marsz po Zdrowie. Helena Brzozowska, witam wszystkich serdecznie. Instruktor Nordic Walking, fitness i oczywiście fizjoterapeutka. Świetnie, dużo tego. Ile lat nauki to kosztowało? 5 lat łącznie, 3 lata instruktorki. No i grupa już stworzona ładna, nie? Dość spora. I powiedzcie teraz, skąd jesteście właśnie, jak to się stało, że wpadliście na akurat taki pomysł? Jesteśmy z Poznania, głównie działamy na obszarze Poznania i w okolicach. Zaczęliśmy głównie dzięki moim rodzicom, którzy tak naprawdę zarazili nas na początku fascynacją tymi kijami, a później miłością. Zrobiliśmy kurs instruktorów, no i później jakoś to się tak potoczyło dalej. Razem jesteście parą? Skomplikowane. To na Facebooku jest taki profil, to skomplikowane. To skomplikowana sprawa. Świetnie, no rozumiem. Czyli łączy was miłość do kijków. Do kijków. Dokładnie. Trudno jest zarazić ludzi właśnie tą miłością? Czy jak właśnie? Myślę, że na początku może trochę było trudno, bo jednak dużo osób nie wiedziało w ogóle, z czym to się jest, z czym to się kojarzy. Teraz już troszeczkę ta popularyzacja, nie tylko dzięki nam, ale też innym właśnie instytucjom, które działają właśnie w tym kierunku, stało się to bardziej popularne i jakby więcej jest osób chętnych, coraz więcej osób zauważa, że jest to świetna możliwość ogólnorozwojowego wysiłku i też również świetna zabawa. Ale czy w razie kontuzji, rozumiem, w razie kontuzji można liczyć na waszą pomoc, no bo skoro fizjoterapeuci, to...
No na pewno, nasze treningi też urozmaicamy w różne takie ciekawe porady rehabilitacyjno-treningowe. Też często osoby, które z nami chodzą, mają pytania związane z jakimiś urazami czy z czymś. No i staramy się w miarę naszej możliwości im pomóc, no ale oczywiście też staramy się działać tak, żeby tych urazów było jak najmniej. Świetnie, ja rozmawiałem podczas Pucharu Polski w Osielsku z kilkoma poznaniakami, no i oni skarżyli się, że no niestety tutaj u nas na Wybrzeżu jest dużo więcej eventów tego typu. W Poznaniu jeszcze to tak wygląda, jakby to raczkowało, ale dzięki Wam Poznaniacy zaczynają chodzić. Dokładnie. Nawet przyznam szczerze, że wywiad był udzielany właśnie z jedną z naszych zawodniczek właśnie, więc też z Anią właśnie pozdrawiamy serdecznie w ogóle naszą grupę. Pytanie było, jak to u nas poznają. U nas poznają niestety stadion się budował, więc teraz nie ma za bardzo budżetu na inne aktywności, jednak no, staramy się własnymi siłami jakoś to ruszyć też do przodu, żeby to w jakiś inny sposób też jakoś spopularyzować i żeby tych więcej było coraz imprez i więcej takich możliwości spędzania właśnie wolnego czasu. Ja chciałam pozdrowić wszystkie osoby, które chodzą z kijami, głównie tych z nami. Mamy też. Mamy i tatę, i siostrę. No, ale głównie przede wszystkim osoby, które z nami właśnie chodzą i nie tylko te, ale te, które uprawiają inne dyscypliny sportowe z nami też. Dobrze, a ja już biorę kijki i idę szybko do Facebooka, żeby lajkować Wasz Marsz po Zdrowie, bo taki jest adres, tak? Tak, dokładnie, zgadza się. Marsz po Zdrowie, ta sama nazwa, strona internetowa, jest tam masa różnych i wideo poradników, forum, gdzie ciekawe można informacje się dowiedzieć, ale także prace badawcze, które pokazują, jak wpływa Nordic Walking na różne aspekty naszego życia. Na koniec, last but not least, czyli sprawca całego zamieszania, Krzysztof Walczak. Panie Krzysztof Walczak, chodzę z kijami.pl, jak widać na załączonym obrazku, organizator oczywiście dzisiejszej konferencji. Krzysztof, ludzie z całej Polski, rozmawiałem ze Świnoujściem, jak to mówią piłkarze, idzie pod Beskidzie i z Toruniem, no naprawdę popularność Nordic Walking rośnie. Czego dowodem właśnie są takie konferencje? Dokładnie. Nam się już po raz drugi udaje zorganizować tutaj właśnie w Sopocie, w Europejskiej Szkole Wyższej konferencję. Cieszę się, że ludzie przyjeżdżają z całej Polski, ponieważ środowisko Nordic Walking no, jest podzielone. No, my jakby stoimy ponad tymi podziałami. Zaprosiliśmy wszystkich, którzy organizowali jakiekolwiek imprezy na przełomie 2 lat, do wszystkich organizatorów, których mieliśmy u nas w kalendarium, czyli ponad 700 imprez, to było około 200 organizatorów. Ze wszystkimi się skontaktowaliśmy, ci co mogli to przyjechali. Zainteresowanie jest, jak widać, tego typu eventami. Imprezy Nordic Walking tak naprawdę gdzieś od 5-6 lat istnieją w Polsce. To cały czas się rozwija i będzie się rozwijało, coraz większe frekwencje na imprezach, coraz więcej tych imprez. No i tutaj właśnie rozmawiamy, jak to tak naprawdę może wyglądać, jak to powinno wyglądać, jakich błędów możemy uniknąć. Wymiana doświadczeń, no to jest tak naprawdę jedno z ważniejszych tutaj powodów, dlaczego się spotykamy, dlaczego warto tutaj być. Rozmowa w kuluarach to coś, czego po prostu no, nie da żadne forum czy jakaś strona. Dlatego no, tutaj jesteśmy i jakby to się sprawdza. To był Krzysztof Walczak, chodzę z kijami.pl, ponad podziałami. Dzięki bardzo. Dziękuję.